W kościele pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu odbyła się uroczysta msza święta upamiętniająca trzecią rocznicę tragedii smoleńskiej. Kulminacyjnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie przez Jego Ekscelencję biskupa Ignacego Deca tablicy upamiętniającej wszystkie ofiary samolotu prezydenckiego. Najprościej było powiedzieć Wałbrzyszanie, ale oczywiście są główni inicjatorzy i realizatorzy. To Gazeta Polska, to członkowie Prawa i Sprawiedliwości, to Stowarzyszenie Jana Pawła II. Tak naprawdę środowiska patriotyczne, które chcieli w tak wzruszający sposób przypomnieć Wałbrzyszanom i okolicom, że pamiętamy o naszych koleżankach, kolegach, przyjaciołach, o prezydencie Lechu Kaczyńskim, o wszystkich tych, którzy zginęli i pytamy, dlaczego zginęli. Koncelebrę poprowadził oraz homilię wygłosił ksiądz Julian Źrałko. Czujemy odpowiedzialność ludzką i boską za to, co się wydarzyło, powiedział infuład do zgromadzonych, wśród których byli przedstawiciele Gazety Polskiej, Instytutu Jana Pawła II, NSZZ Solidarność, Prawa i Sprawiedliwości oraz rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej, a także przybyli liczni mieszkańcy Wałbrzycha. To bardzo wzruszająca uroczystość świadcząca o tym, że tu w Wałbrzychu jest wielu ludzi, którzy pamiętają, ludzi myślących, czujących po polsku, patriotów. Dziękuję za to, bo to również dla mnie ważne, dla mnie, dla osoby, która straciła tam w Smoleńsku kogoś najbliższego. Wierzę, że dzięki takim inicjatywom, jak ta wałbrzyska, pamięć nie zaginie.